Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić coinsy na wszystkie platformy oraz skorzystać z wielu możliwości płatniczych, w tym PaySafe Card, a także otrzymać zniżkę z kodem rabatowym Lachu, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Przed nami następne spotkania, tak się prezentuje mój skład. Jak mogliście zauważyć w ostatnim odcinku, kilka upgrade'ów, nawet dość sporo, bo udało się awansować do 9 ligi oczywiście z mistrzostwem. Na razie wszystkie spotkania do tej pory wygrane. Przed nami dwa kolejne mecze i jak widzicie, mój pierwszy przeciwnik ma praktycznie cały brązowy skład, przepraszam, na ataku Sterlinga, którego się troszkę obawiałem, bo jednak zawsze taki zawodnik może sporo namieszać, tym bardziej jak on będzie ogarniał. Chodzi mi o mojego przeciwnika. Pierwsza sytuacja, oczywiście pręcik musiał być w tej serii zawsze, zresztą w jakim odcinku nie trafię w pręty. Kolejna akcja Pelej, zobaczcie jak spisywał się bramkarz mojego przeciwnika. To jest też niesamowite, że taki bramkarz bronił w taki sposób strzały Pele. Tutaj jeszcze wrzutka w pole karne, no i to powinna być bramka. Nie wiem jak w tej sytuacji pomylił się właśnie Pele, przecież to było do pustej bramki. No ale cóż, grałem dalej, 30 minuta już prawie, no i próbowałem strzelić może Sweaty, może wejdzie do pustej. No cóż, za wcześnie to podanie, troszkę później powinienem to zrobić. No i dalej 0 do 0. 40 minuta, więc 10 minut później, kolejna akcja Pele, no i w końcu udało się tym razem przelobować mojego bramkarza przeciwnika, przepraszam, który w tym meczu dość sporo wychodził i starałem się to wykorzystywać, ale niestety zawsze trafiałem w obrońców, więc tutaj jedna z tych nielicznych sytuacji, w których się udało przelobować tego właśnie przeciwnika. No i zobaczcie, co w przerwie się stało. Postanowił nasz przeciwnik opuścić spotkanie, więc okej, mamy rage quit, biorę 3 punkty w ciemno. No i pora na kolejny upgrade. Mamy Nagamurę, tak? Nagamura. To jest mój środkowy pomocnik. Zobaczcie na jego statystyki, trochę mnie martwi jego defensywa, bo tylko 58. No ale dwóch takich dobrych, brązowych zawodników było ciężko mi znaleźć, więc postanowiłem rozwiązać to w taki sposób właśnie, jak widzicie, widzieliście, przepraszam, na ekranach. Tu kolejny przeciwnik, drugi w dzisiejszym odcinku. No i Moreno na ataku. Moreno i tutaj troszkę kilku zawodników tak porzuca, żeby tylko byli, mam takie wrażenie, bo z grania za dużo nie wyciągnął, więc to moja kolejna szansa na wygranie kolejnego upgrade'u, że tak powiem. Tu widzieliście moją piękną interwencję, w zasadzie mojego bramkarza. No i chwilę, zobaczcie, chwilę później, co się dzieje, Pele prawie z połowy. Ja pierdziele, jaka bramka, w 9 minucie, w zasadzie już w 10. Pele strzela niesamowitego gola i czy to może być bramka, czy to może być bramka tej serii? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno będzie to jedna z ładniejszych bramek, jakie zobaczyliście lub zobaczycie w Obsesji Doskonałości w sezonie czwartym. Co zrobił po prostu, to jest niesamowite. Ja postanowiłem, nie wiem dlaczego w ogóle nawet wpadłem na pomysł, żeby uderzać stamtąd, nie pytajcie. No ale nie mam pytań, po prostu nie mam pytań jak to weszło. Może brązowy bramkarz, może słaby przeciwnik, ale taki gol zawsze cieszy. A tu mamy bramkę na 2 do 0, wydawałoby się, no ale niestety spalony. Chwilę później Alex, chwalony bardzo w poprzednim odcinku, notuje asystę do Pele. I mamy już w końcu 2 do 0, takie pełnoprawne. I to jest kolejna bramka, która przybliża mnie o kolejny upgrade, kolejne 3 punkty. Zobaczymy jak ten mecz się potoczy dalej. Następna akcja Pele, zobaczcie, przeciwnik kładzie się sam przede mną. Strzał i dobitka tutaj nieudana jeszcze Sidneya. Mogło być 3-0, no nie wyszło. Do przerwy wynik 2 do 0, więc gramy dalej, kolejna sytuacja, tym razem mój przeciwnik, jedna z nielicznych sytuacji jego w tym spotkaniu i piękna parada po raz drugi w tym meczu. Na początku właśnie widzieliście piękną paradę mojego bramkarza i teraz macie kolejną świetną interwencję. A tu już Pele, zejście do środka, mamy 64 minutę, zamarkowanie strzału lewą nogą, przełożenie na prawą, no i mocna bomba pod poprzeczkę, to co lubię najbardziej, wykańczać takie sytuacje w taki sposób i mamy kolejne 3 punkty, to już mogę teraz powiedzieć, bo jest 3-0, 64 minuta, a nasz przeciwnik nie grał totalnie nic oprócz tych dwóch sytuacji, które de facto stworzył sobie bardzo fajne.
To zobaczcie kolejną sytuację, Pele przerzuca sobie piłkę nad sobą, wbiega w pole karne, to jeszcze starał mi się obrońca troszkę przeszkadzać, ale no niezbyt mu to wyszło. Robimy McGiddy spin, do tego ruletka, wjazd w pole karne i obrońca wyciął mnie równo z murawą, więc to będzie rzut karny, do którego oczywiście podejdzie sam poszkodowany, czyli Pele, jeszcze czerwona kartka dla mojego przeciwnika. No i zobaczmy, jak to strzeli Pele. Chyba każdy wie, każdy się chyba domyśla, jak to będzie wyglądało. Na dwa tempa pod poprzeczkę mamy 4-0 w 73 minucie. No i ten mecz praktycznie już się zakończył dla mnie, bo tutaj nic złego mi się zdarzyć nie może, więc postanowiłem troszkę pobawić się jeszcze w ofensywie, spróbować strzelić kolejne bramki. No i zobaczymy, czy to się udało. 88 minuta, Alex wjeżdża w sytuacji sam na sam, o jedno dotknięcie piłki za dużo. I to niestety przeważyło nad tym, że nie trafiłem w tej sytuacji. No ale zobaczmy chwilę później, Sydney zagrywa do Pele i patrzcie, no dwóch na jednego i w końcu Sweaty podana w odpowiednim momencie. I to jest 5-0, Manita, piękne zwycięstwo, jeszcze tutaj Alex, Cieszynka, Cristiano Ronaldo. No i mamy, tak jak mówiłem przedtem, kolejne 3 punkty, kolejny upgrade, zostało mi dwóch brązowych, niesiedzących zawodników, właśnie wspomniany Alex i jeszcze jeden zawodnik. Także jak się domyślacie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie upgrade teraz jednego z nich, a w kolejnym, jak dobrze pójdzie, już może miałbym kogoś srebrnego, nieświecącego. Zobaczmy, jak teraz prezentuje się mój skład. To jest jeszcze Liga 9. Od kolejnego odcinka zawsze na końcu będę wam prezentował, jak się to układa wszystko w tabeli i tak dalej. A tutaj zobaczmy sobie na upgrade. Kolejny mój zawodnik to Schmidt. Troszkę nie brazylijskie nazwisko, no nie? 62 pace'a, 60 defa, 71 physical. Wy sobie zobaczcie jeszcze na statystyki Pele tradycyjnie na koniec. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, na razie i piona!